Seminarium zatytułowane Wszystkie barwy wspólnej polityki rolnej zorganizowała w Wieluniu Fundacja Zielonej Polityki Zielony Instytut. Jest ona jedną z organizacji biorących udział w międzynarodowym projekcie Wspólna Polityka Rolna dla Społeczeństwa i Środowiska, promujących wiedzę na ten temat w 7 krajach, m.in. w Niemczech, Bułgarii i na Węgrzech. Wieluńskie seminarium w szczególności podjęło dwa ważne zagadnienia. W pierwszym z nich chodziło m.in. o tak zwane zazielenienia. Rolnicy byli bardzo negatywnie, takie miałam wrażenie, nastawieni do zazielenienia. Teraz widzimy, że ludzie poznali już to zagadnienie z mediów, z informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Ośrodków Doradztwa Rolniczego i my jeździliśmy również po Polsce, starając się przekonać rolników i udzielając tej informacji, że zazielenienie jest ważnym elementem, że konsumenci i podatnicy europejscy życzą sobie tego zazielenienia i ono jest możliwe w przeciętnym gospodarstwie rolnym do spełnienia. Chodzi o właściwe zmianowanie upraw, żeby to nie była przez lata monokultura, tylko to są obowiązki wynikające ze zmianowania upraw, z różnorodności upraw, bo to muszą być dwie lub trzy uprawy i z wydzielenia elementów przyrodniczych, takich jak żywopłoty, miedze, drzewa, czyli coś, co chcemy widzieć w naszym krajobrazie. Drugie zagadnienie bardzo szczegółowo omawiane na seminarium dotyczyło omówienia programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Podkreślamy w nich te elementy, które służą też ochronie środowiska i szeroko pojętej ekologii, w tym rolnictwo ekologiczne, program rolności środowiskowo-klimatyczne. Chcemy rolników zachęcić do udziału w tych działaniach, bo to też są dodatkowe pieniądze, a jednocześnie to jest takie przybliżanie rolników działalności rolniczej ludziom w miastach, bo też częścią naszego projektu była informacja dla konsumentów, żeby konsumenci nie myśleli, że rolnik tylko bierze dotacje i jeździ drogim traktorem, tylko naprawdę produkuje żywność dobrej jakości, chroni przyrodę, także staramy się to miasto z wsią troszeczkę zbliżyć, ponieważ przekaz telewizyjny nie zawsze odpowiada realiom, ponieważ pracujemy, jesteśmy bardzo związani z ochroną przyrody i z rolnictwem, to wiemy, jak jest naprawdę, że naprawdę działalność rolnicza, jeżeli jest prawidłowo prowadzona, jak najbardziej sprzyja różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej. Polskie działania realizowane pod tytułem Wszystkie barwy wspólnej polityki rolnej, wieś dla miasta, miasto dla wsi mają na celu promocję wiedzy na temat zreformowanej polityki rolnej. Adresatami działań są dwie grupy, rolnicy i doradcy rolniczy oraz mieszkańcy dużych miast, którzy są konsumentami wysokiej jakości żywności. Więcej o tym mówić będziemy na antenie TVK WSM w przyszłym tygodniu. Zapraszamy.